Co tam? 3 minuty to idealny czas, żeby zasiąść do Bożego Słowa i posłuchać tego, co mówi dzisiaj do nas Pan Jezus. A dzisiejsze czytanie pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg jest i można tego dowiedzieć się na podstawie świata stworzonego, tego, co nas otacza. A po drugie, jest sąd i ten świat pokazuje nam, że ten sąd się zbliża. To jest nawet dogmat wiary Kościoła katolickiego. Sobór Watykański I ustalił, że na podstawie obserwacji świata, piękna stworzenia, jego ogromu, harmonii, tych wszystkich zadziwiających piękna i ilości stworzeń można dowiedzieć się, że Pan Bóg istnieje, bo skoro świat jest tak wspaniały, tak wielki, to musiał ktoś istnieć, który to wszystko stworzył. No właśnie, ale ta prawda, zachwyt Panem Bogiem, zachwyt światem, który nam dał, powinna nas prowadzić do tego, żeby zbudować z Nim relacje, bo nie wystarczy dowiedzieć się, że Pan Bóg jest, bo są tacy ludzie, którzy mówią, że Pan Bóg istnieje, no ale co z tego? Trzeba zbudować z Nim relacje, bo ta prawda nie wystarczy. Prawda jest taka, że idzie też sąd nad tym światem i też nad nami wszystkimi, nad nami, którzy też oglądamy teraz te same 3 minuty i ten kolejny dzień, który jest kolejną cegiełką do budowania naszej wieczności, jest też bardzo ważny, więc warto go wykorzystać po to, żeby nawiązać z Panem Bogiem relacje. I z jednej strony potrzeba tego takiego napięcia, z jednej strony, że ten świat się kiedyś skończy i że będzie moment osądzenia nas, rozsądzenia tego, co było dobre i co złe, ale z drugiej strony odkrywać piękno Pana Boga, bo skoro tak piękny świat nam dał, no to warto też zobaczyć, że On musi być jakimś pięknem, wielkim, największym źródłem tego piękna, które jest w świecie. Więc też z jednej strony, żeby się tego Pana Boga nie bać, ale sąd będzie, więc to wszystko jakoś najważniejsze, żebyśmy między tymi dwoma biegunami gdzieś się potrafili odnaleźć we właściwym miejscu. Na to odnajdywanie, na to bycie z Bogiem, na to budowanie kolejnego dnia wieczności. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.